Witam wszystkich z tej strony Tula, a my jesteśmy ponownie w grze The Sims 4. Tak. Poprzedni odcinek nagrywałam w nocy i to jest moje drugie uruchomienie gry. I słuchajcie, tak, tu jest nasza rodzina. Nie wiem, dlaczego jest Gial, skoro oni są Mazur. Ja ich tak nazwałam, nie mam pojęcia. Tutaj sobie wziąłam jeden domek, taki z pobranych. Chciałabym ci w ogóle sprawdzić to budowanie, jak to wygląda. Czekajcie. Tak się zastanawiam, jak to właśnie wygląda, to zmienianie tych domków, bo mam w sumie dwa. To jest jakiś pobrany. I powiedzmy, że ja teraz sobie wejdę tutaj. Tak, to jest ten drugi, co wczoraj go pobrałam. I na przykład, jak ja to chcę zamienić. Wyposażony. Zastąpienie spowoduje. Czekajcie. Widzicie? I teraz nam się zrobił drugi domek. Na przykład, gdybym chciała gotowe pokoje. I nie wiem, na przykład tutaj mamy kuchnię, a ja bym chciała na przykład tą kuchnię. Kup pokój. I co? Patrzcie, czy to się tak zamienia, czyli ja na przykład później tutaj mogę... Fajne to jest. Czyli ja to mogę sobie zamieniać. Tak jak mi się podoba. To jest super, słuchajcie. Dalej nie muszę się przyzwyczaić do tego sterowania. Łazienka. Zobaczmy łazienkę. Wow, jaka niebieska, śmieszna. Zobaczmy. No ładna całkiem. Aha, i tu możemy, zobaczcie, sobie zmieniać kolory. No weźmy to. Okej. Ło, co ja zrobiłam? Nie. Zostaw te drzwi. a jak ja mam to znowu zrobić? Aha, dobra. No to faktycznie, budowanie myślę, że jest dużo prostsze niż to było wcześniej. Aha, tu mogę sobie obracać. Tutaj zobaczcie, mamy wysokie ściany. Takie i jeszcze mamy całkiem niskie. Aha. Całkiem fajnie, słuchajcie. To jest jakiś tarasik, tu jest salon. Tu jakieś takie coś jest dziwne, czekajcie, sypialnia, salon. Jadalnia, tu jest jakaś jadalnia, bardzo ładna, swoją drogą. Gabinet. Nie wiem, jak tutaj te style są ogólnie, ale wiecie, no ja sobie na razie wszystko sprawdzam. No powiedzmy, że chcę ten. W ogóle ile mam pieniędzy? Czy to jakieś... O, tutaj nie było nic, słuchajcie. Tylko teraz... Jak to ma być? Aha. A gdzie tu jest ten suwaczek? A tu, okej. O. No zobaczcie. To jest super. Strasznie mi się to podoba, że to tak można sobie robić. No tu mamy coś na górze. Zobaczmy jakiś pokój dziecięcy na przykład. Co my tutaj mamy? Patrzę już tych gotowych, bo później to ja sobie zbuduję jakiś domek. O, jakie fajne mi się, zobaczcie, jakie duże. Świetne są. Strasznie mi się to podoba. Wiecie, no to jest wszystko nowe, także jestem zachwycona. Weźmy te miski. Kupmy pokój. No powiedzmy, że tu.
Nie wiem, jak tu są te wejścia, prawda? Znowu. Pewno nie będzie wejścia do pokoju z nauczyciel, ale okej. A jest jeszcze coś wyżej? Aha, tu już mamy dach. Dobra. Okej. Patrzcie, całkiem fajnie. Aha, to jest tak. Kurczę, myli mi się to. Aha, w tą stronę. Dobra. O! Tutaj mamy jakieś takie... Aha, to mamy do ślubu, widzę. O, jakie ładne. Kupmy. Czy ja to tu zmieszczę na przykład? Wow. Zobaczcie. Super normalnie. Aha, tu mi wyjdzie. Nie, no dobra, niech jest tak. Kariera i różne. Pokój do konstrukcji. Kuchnia. Coś mi się zdaje, że nie mam pieniędzy. No, ale wiecie, to tak testujemy. Tu są na przykład jakieś drzewka. A, właśnie, jestem ciekawa, jak to z tą krowokwiatem jest, słuchajcie. Wysoki zbiornik na wzbogaconą glebę, zdrowy wzrost. Doniczka. Wzrost jednej rośliny. No, nie wiem, czy to tak. A gdzie jest ten krowokwiat? Niech mi ktoś powie. Bo wiem, że to można zasadzić. Czy to, no nie wiem, gdzieś trzeba kupić na przykład? W ogóle są tu jakieś sklepy, słuchajcie? Nie mam zielonego pojęcia. To są różne trawki. Kamienie. Aha, to jest wszystko. Fontanny, pokrycie terenu. Patrzcie, nawet takie możemy sobie robić pod okna albo jakieś balkoniki. No, budowanie jest po prostu super. Także naprawdę bardzo mi się to podoba. Ale dobra. A na przykład gdybym ja to chciała wszystko usunąć, to jak ja mam to zrobić? Czekajcie, zapisz w mojej bibliotece. Zapisz parcelę. On musi być udostępniony, jeśli chcesz umożliwić komentowanie. A czy ja tutaj sobie nic nie mogę... A, mogę. Rodzaj mieszkania. Testowy domek. Zróbmy sobie, żebym wiedziała. Zapisz jako nowy. Nadpisz, dobra, niech jest. A co? Chciałam właśnie sprawdzić, jak to wygląda, jak tutaj sobie chcemy właśnie pobrać. Okej, dobra, a jak ja mam teraz stąd wyjść? Jak ja bym chciała wrócić? Zarządzaj światami, zarządzaj po prostu. Zapisz i zarządzaj. Nie wiem, czy to tak. Bo chcę zobaczyć, jak ten dom teraz wygląda. Aha, i jest on tutaj. 80 tysięcy jest bardzo super. Na pewno będzie mnie na niego stać. A teraz ja bym chciała się dowiedzieć, jak ja mam to usunąć więcej. Zmień tryb parceli. Aha. Nieokreślony klub nocny, takie coś. To nie. To jest budowanie. Tutaj mogę stworzyć rodzinę, którą chcę wprowadzić. A jak ja chcę to usunąć, to co mam zrobić? Nie mam zielonego pojęcia. Jeśli ktoś wie, to niech mi napisze, bo tak, tu mi została tylko jeszcze jedna wolna. I tutaj. I nic więcej. A na przykład, czy te? Czy to się da jakoś usunąć, słuchajcie? Bo byłoby fajnie na przykład te niepotrzebne, no bo to jest tak mało miejsca, że normalnie masakra. Ja mam nadzieję, że oni to później zmienią, no bo pff, jeszcze jakby się tego nie dało usunąć, to ja nie wiem. Nie wiem, jak to się usuwa, słuchajcie. Może jakoś z delaytem? Nie. Nie mam pojęcia. Słuchajcie, jeśli wiecie, to mi napiszcie, bo nie wiem. Ale... No nie wiem, czemu to jest gial. Wejdźmy do naszej rodziny. A, patrzcie, a tu jest Mazur. Wybierz Sima, którym chcesz, co? Dziwne. Masa rzeczy tutaj jest do sprawdzenia.
Czy są tu jakieś sklepy? Aha, bo my jesteśmy w tym parku. A co tu by się stało? Chyba ja się chcę sikać. Aha, sikasz, dobrze. Głodna jesteś. Okej, okay, wiecie co? Może tak zrobimy. Wróćmy do domu. Czy jest coś takiego, jak wróć do domu? Przenieść rodzinę. Zaplanuj wydarzenie towarzyskie. Znajdź pracę, pracę, podróży. Aha, to jest tak. Nie ma czegoś takiego jak wróć. A z kim ty, Antoni, tu już grasz? Jak to wrócić do domu? Nie wiem, to chyba... Chyba tak, co? No bo nie wiem. Słuchajcie. A ty już coś tu jesz. Patrzcie. Sama sobie wzięła. Jeny, mylą mi się. Cały czas naciskam środkowy. Podróżuj z... No, Nie wiem, czy to tak. Nie mam pojęcia. Ale zaraz się okaże. Aha. A Antoni został, rozumiem, tak? Świetnie. Zadbaj o siebie. Ale Antoni... Jak ja mam to teraz zrobić? Co tobie się stało? Może ona jest w ciąży? Czekajcie. Zaraz zobaczymy, gdzie my tu mamy... Jak tutaj jest ten test ciążowy? Nie mam zielonego pojęcia. W ogóle, gdzie jest moja łazienka? Ja to chyba popsułam ostatnio. Coś mi się staje. Nie mamy łazienki? A nie, jest, dobra. Jest, zrób test ciążowy. Zobaczymy, czy jesteśmy w ciąży. Strasznie tu ciemno, kurde. Idziesz? Co ty? Nie możesz wejść, czy co? O co chodzi? Usiądź? Ej, co się stało? No nie może wejść do domu. Coś popsułam. Tylko co? No przecież są drzwi. To są drzwi wejściowe. Nie. Popsułam coś i ona teraz nie wejdzie do domu, nie? Trochę nie wiem, co teraz zrobić. Może zrobimy drzwi. Nowe. Bo ja coś popsułam, mi się zdaje. Tu się da? Amelia? A schody jakieś, czy coś? Żeby ona tam weszła? Schody. No dobra, weźmy to. Wow. Okej. Zobaczymy, czy teraz się uda. A? Widzicie, coś popsułam z tymi drzwiami, tylko nie wiem co. Masakra. Ej, kupię jeszcze jakieś lampy, bo to jest strasznie ciemno w tym domu. Teraz tak, jak to było tu? Łazienka sama. A czy ja mogę jakoś to zrobić? Wygoda. O, tylko oświetlenie. A o, to są te moje lampeczki. Czekajcie, położymy jedną. Zobaczymy, jak to świeci. Chyba kiepsko. Lampy ścienne, lampy to są wiszące. O, patrzcie, od razu jaśniej. Wstawimy trochę, bo ciemno tu strasznie. Jeszcze tu powiadomienia normalnie. Dobra. Nie wiem, chyba trochę lepiej. No, co z tobą? Jednak nie możesz wyjść. Ej, co mi się stało, że ona nie może wejść? No to po prostu świetnie. Coś popsułam.
Nie, tam nic nie da. Nie wiem, co mam teraz zrobić, słuchajcie. Dlaczego ona tu nie może wejść? Trochę tego nie ogarniam, no ale... Dobrze, mnie nie chodzi o kolory. Nie, no to jest niemożliwe. Dlaczego ona tu nie może wejść? Dlaczego nie możesz? Głodna jest. Ej, no o co tu chodzi? No zobaczcie, no. Coś się spsuło. Zróbmy tak. Jeszcze raz. Tak to jest, jak się nie ogarnia i nie wiadomo, co zrobić. No niestety. No kurde. Zarządzaj rodziną. Zmień parceli. Eksmituj rodzinę. Wyprowadź rodzinę. Podróż. No nie, no ja chcę tu grać. A czemu się nie da, nie wiem, obydwoma? Trochę tego nie ogarniam, powiem szczerze. Albo coś źle robię. Więc co, teraz będzie tylko on. Podróżuj z. Okej. Ewidentnie coś popsułam. Teraz nie wiem co. No. I ja chcę, żebyście wrócili do domu. Żebyście do niego weszli. Ona chyba jest w ciąży, słuchajcie. No patrzcie w las. A ona? Zrób test ciążowy. A ty, mój drogi, podasz obiad. Makaron z serem. No, uwaga. Gratulacje, Maja jest w ciąży. Jej, zobaczcie. Ale fajowo. Włącz wszystkie. One są włączone, ja nie wiem. Jakoś tak to wszystko słabo tu świeci. Dobra. Co ci jest? Zmęczona jesteś, masz mało energii? Faktycznie, no to idź spać. Dobrze, ona poszła spać. O, patrzcie, jak fajnie wygląda. Super. Dobrze, a Antoni? Antoni też jest zmęczony. Dobrze, to wiesz co? Weź to. Weź porcję. Odłóż. Odłóż jeszcze Antoni. I spać. Odłożyć do lodówki, tak pięknie. Okej. Jak oni chodzą, zobaczcie. A co, ona się śmieje przez sen? Czy on się tym może bawić? Nie, może słuchać tylko do wyposażenia. Patrzcie, ona się śmieje przez sen. Ong, nie wierzę. Aha, teraz mi się... O, patrzcie, jak fajnie słońce ten zachodzi.
Aha, bo to jest trzecia w nocy, rozumiem, tak? Ona to w ogóle ma jakąś pracę chyba, co nie? Dobrze. Staniesz. A jak mam na przykład zrobić to, co tam było, żeby wzięła to? Weź porcję. O matko, co wam się stało? Ty weź porcję. A, ty chcesz do toalety. To skorzysta. O, tam było spuść wodę. A Maja co? Poranne mdłości. Bolące plecy. O! Ale to jest wszystko git. Może jakiś masaż ci, Maja, zrobimy. Jak się uda. A to co? Nie wiem, czy to jest dobre, czy nie. O, to już lepiej, tak? Obierz dzieło sztuki, kup zabawkę. No przecież kupiliśmy. Rozmawiaj z kimś o marzeniach. Pocałuj. Patrzcie. Sam idzie. Do niej. Gdzie wy idziecie? Idziecie do kuchni się pocałować? Aha, nie, ty idziesz to sprzątnąć. Dobrze. Czy jej wrosły piersi, czy mnie się wydaje? Odłóż. Nie. Rozmawiaj o marzeniach. Okaż czułość. Dlaczego ty to zostawiłaś znowu? Nie wiem. Więcej. Ja chcę zobaczyć, czy jest jakiś masaż albo coś. Wyznaj miłość. Pokwal wygląd. Może w przyjaznych to będzie? Chyba nie ma. Zbyt ta złośliwość. Boże, co on taki złośliwiec jest? Dobra, a Maja? Ten ma teraz był twardy. Poranny mość jeszcze 2 godziny, okej. Okay. A tutaj co ty chcesz? Obejmij kogoś i flirtuj. Obejmij. Co z tobą? Gdzie ty idziesz? Do pracy! A to jak jesteś w ciąży... Dobra, spróbujmy coś namalować. Klasyczny, mały, duży. Weźmy mały na początek. Jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało. Wybitny malarz. W sumie jemu też by można znaleźć pracę. A ciekawe, czy na przykład dzisiaj są jakieś inne. Zaraz to zobaczymy. Znajdź pracę. Mógłbyś się przebrać. O, i to posprzątać. A ciekawa jestem, słuchajcie, weźmy sobie usługi, jak na przykład to wygląda. Głodny jesteś? Tutaj właśnie się pojawia jak taka najpilniejsza potrzeba, to już zauważyłam. Kulinarna, guru techniki, literacka, rozrywkowa, przestępca, malarz. Tajny agent to jest Maja, astronauta. Weźmy astronautę, bo jestem ciekawa. O, jakiego kwiatka narysował, oh my god. Sprzedaj. Opraw płótno. Coś mi się chyba... A, już jest, okej. Okay. I schowaj. Czemu to przyspieszyło? Kup bar. Kup zabawkę. Obejrzy dzieło sztuki. Zjedz coś na szybko. Zjedz śniadanie. Jajecznica. O, zobaczymy. On zarządził... zadzwonił po te usługi?
Przynajmniej usługi. A nie, czekajcie. Zwolnij gosposię. To nie. To dobra, to jakaś gosposia chyba jest. Ciekawe, kiedy przyjdzie. O, czy my mamy jakieś... Nie, nie mamy. To w sumie to niepotrzebnie zrobiłam. Czekajcie, jak to się usuwa? Cofnięcie i powtórzenie. Aha. Ale jakbym chciała usunąć? Obracaj przedmioty. Na przykład to. Jak ja mam to usunąć? Niech mi ktoś powie. A patrzcie, a teraz delete działa. Ja nie wiem, co to. Ja chciałam te drzwi stąd zabrać, bo one mi są tu niepotrzebne. Okej. A wiecie co, jak już tutaj jesteśmy, to może zobaczymy sobie, o, jakieś takie przyrządy kuchenne. Rozsiewacz fal. Mikrofalówki, ekspresy do kawy. Fabryka babeczek. Ciekawe. To są jakieś chyba dekoracje. Aha, patrzcie, całkiem fajne. Kurczę, to się naprawdę można pobawić przy budowaniu. Czego oczywiście nie umieszkam zrobić, jak już będę budowała. O, zasłonki. Rolety. Zasłonki. Całkiem ładne. Platy. No, fajne. Kuchenki. O, nawet mamy takie te okapy fajne. Super. O, patrzcie, to kuchenka na drewno. Jakie fajne. Lodówki. Taka też jest w tym stylu. Super, boże, 14 tysięcy. To jest interesujące, słuchajcie. Że są przedmioty, których nie możemy kupić, a możemy dopiero odblokować, osiągając jakiś tam poziom. Tego nie było nigdy. Widzę, że niestety nie ma. Zmywarki. Trzeba zmywać. Okej. Co, może im to łóżko zmienimy, skoro jest w ciąży i tak jej było niewygodnie. To zobaczymy, może coś będzie lepszego, słuchajcie. Energia 6, wygodzenie stresu 4. 5. A weźmy to. Czekajcie, a kolory? Tak patrzę, jakie są. Weźmy ten. Albo nie. Taki jakiś jest różowy. O, taki może być. Jak to teraz mam obrócić? Kurczę. Tam coś było o tym obracaniu, nie? Ja to odklikam. Aha, okej. Okay. Prawym, spoko. Czy oni mi tam dojdą później? Zobaczymy. Co my tu mamy? Stoliki. Patrzcie, jakie fajowe. Jakieś kwiatuszki. O, jakie obrazy. Kurde, to naprawdę. O, patrzcie, jakie lustro. Świetne. Komody. Może jakąś inną ustawimy. O. A tutaj nie usunęłam. Albo dobra, no nie będę się tutaj teraz bawić w to. To się będę bawić, jak już sobie zbuduję domek i wtedy go sobie będę urządzać. O, a co to? Włącz aurę emocjonalną? Co to jest?
dziwne. Gotuję. Kup zabawkę, obejrzę dzieło sztuki. Simologia, związki, umiejętności. O, patrzcie, już tutaj wszystkiego mam po trochu. Kto to przyszedł? Halo? Kto ty jesteś? Ej. Ej! Wy to widzieliście? A dobra, to jest chyba nasz sprzątacz. Ja mówię, co on mi przyszedł, zabrał talerz, masakra. Nie, nie tak chcę. Tu jest coś nie tak dziwnie. Nie wiem, o co tu chodzi. Czekajcie, jeszcze tylko to zobaczę. O, to usuniemy może, bo nie wiem, co to jest. O. A to... O. I teraz... Kuchnia. A czy jest właśnie... O, zakroplacz. Jest. Dobra, to wiecie co? Jeszcze tą kuchenkę im zmienię. Jakość jedzenia 4. No, na inną nas nie stać. Tak w sumie. A jak my dałem te okapy? Aha, takie coś? Ale dobra, to sobie darujemy. Ewentualnie możemy im postawić... Boże, jakie drogie to wszystko. Może ekspres do kawy jakiś. Dobra. O, tak się nie da. Widzicie? Zawsze o tym zapomnę. Jakiś zlew może trochę lepszy. Higiena. Wszystko to jest higiena 4 z tego co widzę. Dobra, tak niech jest. Okej. No ten domek nie jest za ładny. Ale tak jak mówię, to widzicie, to jest nasz sprzątacz. Nieźle. Czy coś możemy z nim? Flirciarski sposób. Daj napiwek. Zwolnij, odwołaj, zwołaj. Zapewne powitanie. Weź zimny prysznic. A możesz wziąć zimny? Weź prysznic, weź gorący. Pomyśl nad prysznicem. Ale zimnego to ja tu nie widzę. Pomyśl nad prysznicem. Zobaczmy, co to będzie. A ty chcesz prysznic? Tak, chcesz, dobrze. A jak ty masz pracę? Idzie dzisiaj. Od 8. Jest godzina 11. To co, on nie poszedł, czy co? Nie wiem, o co chodzi. Ale okej. Okay. Ona jeszcze w pracy. Tak. Zobaczmy tak, zapraszam na randkę, podróży, pożyczyć pracę, wynajmę usługi, przenieść rodzinę, graj. Podróżuj. Pojedziemy do miasta zobaczyć, co tu jest w ogóle. Poza tym parkiem, bo tylko w tym parku byliśmy. Ale fajnie, że ona jest w ciąży. Ciekawie, jak długo będzie, słuchajcie. Strasznie jestem ciekawa. Patrzcie, śpiewa. Jej, szczęśliwy. No Maja wróci, to będzie z nią masakra pewnie. Tańcz do muzyki stereo. Kup zabawkę. Ciągle z tą zabawką. Przecież my już kupowaliśmy zabawkę, Antoni. Długo jeszcze ten prysznic? Dobra. Pogodny. Obejrzy dzieło sztuki. Dobrze, może wystarczy.
No, przebrałeś się chociaż tyle. Samochodów tutaj chyba nie ma, z tego co zdążyłam zauważyć. Co to jest? Boże, kliknęła mnie. Aha, i my będziemy podróżować tutaj obok zaraz. No to jest trochę śmieszne, ale dobra. Właśnie, chciałam zobaczyć, czy się da na przykład do tego miasta jechać. Siłownia, elegancki klub, muzeum. Patrzcie, to chyba się da. Pojedźmy do muzeum, bo on chce jakieś dzieło sztuki obejrzeć, zobaczymy. Czyli sklepu chyba tutaj jako tako nie ma. Bo nie widziałam. Ale... No nie, bo jakieś tylko siłownie, muzeum, biblioteka, coś takiego, bary. I chyba tyle. Okej, okay. To jesteśmy w muzeum, tak? Co my tu mamy? Toalety. Obejrzyj. Całkiem ładnie tutaj jest. O, ile simów tu się zbiegło. Jestem ciekawa, co będzie w pierwszym dodatku. O, tu ktoś sobie maluje. Zobaczcie, co tu chcesz. Porozmawiaj z Simką, pogadaj z kimś. No dobra, niech ci będzie. Zrób coś romantycznego, kup zabawkę. Mhm. Ten z tą zabawką. O matko, ile was tu. A ty, to wyglądasz trochę dziwnie. Jeden nie nauczę się tego sterowania chyba, słuchajcie. Powiem, że Simsy chodzą świetnie, nic się nie ścina. Ładuje się całkiem szybko, a chcę zauważyć, że mam najwyższe ustawienia i gram na laptopie. Zrobiłam to specjalnie, żeby sprawdzić, jak to będzie wyglądało, także ja uważam, że jest super. Więc wiadomo, że to jest podstawka. Powiedz dowcip. Idź do domu. A patrzcie, jest, idź do domu. Opowiedz dowcip. A jak to zrobić, żebyś wszystkim opowiedział? Opowiedz dowcip. Proszę. Antoni, a ona jeszcze w pracy, super. Biedna, wciąż jej chodzi do pracy. Tańcz do muzyki stereo. No to chyba nic takiego nie będzie. Aha, to wszyscy... A, tu jeszcze coś jest wyżej. A, to są obrazy, okej. Okay. Całkiem ładne miejsce, słuchajcie. Nie wiem, co prawda, co z tą jego pracą się stało. No ale, dobrze, Antoni, idź do domu. Co, pójdziesz na nogach? Ale to jest fajne, że można między miastami tutaj sobie podróżować. Będziesz biegł? Serio? I dokąd ty pobiegniesz? Aha, okej. Okay. Dobiegłeś tutaj. Spoko. Także wiecie co, myślę, że tak, że już przed kolejnym odcinkiem zrobię sobie simkę. Myślę, że zrobię sobie jedną simkę. Dobra. Nie wiem, jak ktoś powie, co jest z tą jego pracą. Co się stało? Aha. Fajne te muzyczki są. Kuchni Sima. Co tam było? Nie wiem. Entuzjazmy się. Cukierze. Dobrze. A gdzie to jest na przykład, co ja mam osiągnąć, powiedzmy, żeby na przykład awansować? Jest coś takiego? Nie. Myślę, że to się jakoś rozwija. Trening, zadanie codzienne, trening. Jaki trening? No ale on chyba nie poszedł do tej pracy. Tak coś mi się zdaje. Jak go tu wysłać? Chyba już się nie da, co? Z powodzeniem entuzjazmuj się kosmosem z trzema simami. Poszedłeś spać? A dlaczego? Masakra z tobą. Dobrze, ale co się stało z naszą Mają? Jest, wróciła. Jej. Jest za dwoje. Odczuwa chęć do flirtów. No, proszę, pocałuj kogoś. Otwierz się przed lustrem.
Zacznij obraz skłaniający do flirtowania? M? Czekaj, Maja. Po kolei. Odśwież się, bo to chciałaś zrobić. Zabawa. O, obraz skłaniający do flirtowania. To jest ciekawe, słuchajcie. To jest tyle różnych rzeczy, które można sprawdzić, naprawdę. Ale myślę, że słuchajcie, przed kolejnym odcinkiem ja już sobie zrobię właśnie moją simkę. Taką już do pogrania. Co ty robisz? Aha, odświeżasz się. I jakiś domek postaram się zrobić. I tak, żeby już zacząć jakąś serię, nie? Atrakcyjna aparycja. Odczuwa chęć do flirtu w romantyczny wystrój. Je za dwoje. To jest śmieszne. Dobra, chcesz kogoś pocować. O, zdobyłaś umiejętność. Ciekawe, co ty tam rysujesz. Dobrze. No nie wiem, czy to jest obraz, który ma nakłonić kogoś do flirtowania, ale okej. Słuchaj, ty możesz wstać, mój drogi. O, nic więcej tu nie mamy. Otwórz, może... Co to jest? Zabawkowy samochód? Żeworyba? A? Zawieź na ścianie. Co to jest w ogóle? Brawa jakaś. Gdzie on to zawiesił? Nie, czyta coś. Dobra, słuchaj, to weź ty. Porozmawiaj. Zaproponuj masaż. O, właśnie. Flirtować, pocałować i pogadać. Okej. Co ty tu, Maja, narysowałaś? Jakieś psy chyba? Walks a Thor? Snoop! A ciekawe, jak ona ma tu z pracą. Ona jest głodna, tak? Okej. Trickster! Cornelia! Praca. Laveau! Wanna chew? Przeglądaj bezdane wydawcze na komputerze. My chyba nie mamy komputera. Musimy kupić. A czemu tak sobie razem nie usiedliście? Kuś! Barabara, kuś, obejmij. Romantyczne. Flirtuj. Tak, flirtować, pocałować. Zrobić następny poziom malowania. Pocałuj. Pocałunek z pasją. Jestem ciekawa, ile ona jest w ciąży. Także słuchajcie, myślę, że zrobimy tak, że ja zrobię sobie jeszcze jeden odcinek. Taki do posprawdzenia. Żeby zobaczyć, jak ta Maja w tej ciąży i w ogóle jak urodzi. A w międzyczasie już sobie zrobię simkę, taką na serię, jakiś domek, myślę. Ogarniemy. Czy ona na przykład coś przytyła, czy coś? Nie wiem. Chyba nie. Zaplanuj randkę. A Antoni co ma? Barbara. Zrób coś romantycznego, kup zabawkę. Uwodzicielska poza. Wow. To jest uwodzicielska poza. Kuś. A ona jest śpiąca chyba. I Barbara. Czy ktoś tu gdzieś gada? Czy mnie się wydawało? Nie. Patrz, to nie mamy dalej. Okej. Aha, to już chciała coś na telefonie, okej. Jednak tylko w łóżku, a na przykład pod prysznicem się nie da, albo coś. Weź gorący pomysł, chyba nie. Coś gdzieś wiem, że w jakiejś rakiecie czy coś. Ta muzyka taka śmieszna.
mylę też. Czy to jest w lodówce? Dobra. Także tak, myślę, że na dzisiaj tutaj już sobie skończymy w tym odcinku. Także co? Mniej więcej budowanie... Znaczy, wiem, jak to się zamienia. Co do budowania dokładnie nie wiem. Ale tak jak mówię, zrobiłem jeszcze jeden odcinek, w którym spróbuję właśnie trochę pobudować tak samemu, jak to wygląda. Przy okazji zobaczymy, jak tam nasza Maja w ciąży. Jak to się będzie rozwijało. I tak jak mówię, zrobię sobie simkę w międzyczasie i zaczniemy już później serię. No bo myślę, że tak to grać tutaj bez celu nie ma sensu za długo. Tyle, żeby mówię, posprawdzać to wszystko i tyle. Także cóż, ja mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, że dowiedzieliście się ciut więcej. Tak jak mówię, jeśli macie jakieś rady czy spostrzeżenia, to oczywiście piszcie mi w komentarzach. I co? Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Simsami i Mają i Antonim. Tak, o, okej, pa, pa.